Cześć, witajcie detailingowi dziadzia. Kolejna paka od szwagra. Jak słyszysz, prania szaleje. Piorą się mikrofibry. I jak masz możliwość prania we frani, jak najbardziej polecam. A czy ogólnie chodzi o to, żeby były jak naj... Im wolniejsze obroty, tym lepiej, jeżeli chodzi o pranie. I to nie jest wyssane z palca i tego sobie nie wymyśliłem, ale tak jest. Wolne obroty lepiej się dopierze niż w takim, kurczę, klasycznym, moim zdaniem, automacie. No dobra, zobaczmy, co on tutaj wykombinował. Z tego mam nadzieję, że pamiętasz, co ja tam miałem. A, do skóry zestaw. I do skóry zestaw. I co jeszcze tam było? Kurde, nie pamiętam. A, i pasta, która mi bardzo odpowiada. Tak, to one stepowa, bardzo fajna, naprawdę. Wolu, zapakowany elegancko, żeby się nic nie wylało, nie rozlało. Tak lubimy. I tak ma być. Ładnie karton. Malinka. Zobacz, na takim, no, profesjonalnie, nie da się ukryć. O, zobacz, w czym będę śmigał. Dzięki. XL. Fantastycznie. Jak się uda, to na koniec strzelę sobie w tym fotel. No dobra, to bluzę odkładam. Dzięki, zajebiście. Powiedz, że odgrzywka. Nie. Do skóry. Ale zestaw gruby. Ale kurde, fajnie popakowane. W takie torby. Zajebiście, naprawdę. Papierowe. No czuć tu pieniądz, kurwa mać. Szczotka. Fajna. Pamiętasz detailing? Identyczna. Do szczurów, tak. Ostatnio nią nawet skóry czyściłem w Audi. Bardzo dobrze. Co my tu mamy? A, pojemnik. Aha. Czyli pianowniczka. Rewelacja. Ładna. Jakby luksusowo. Liquid wax. Do skóry. No kurczę. Słuchaj, konsystencja przypomina mi Meguiarsa. O, tak. Może robić robotę. Ale kurde zapach. O, słuchaj. Tu będzie grube nawilżenie. Już czytamy. To ekskluzywny, naturalny wosk, który stworzyliśmy do kompleksowego zabezpieczenia struktury i lica tapicerek skórzanych. Kurde. Jego płynna konsystencja optymalizuje... No nie jest tam płynna, ale... Ale zajebiście. A Meguiarsa wspominam fantastycznie. Może być dobre uderzenie. O, to będziemy badać. To będziemy badać. Tutaj nawilżenie czuję, że tu będzie level... Ekspert. Tapicerka skórzana, naturalna bądź syntetyczna, licowa i lakierowana. Do wszystkiego. Bomba. Patrz, co się dzieje. O, panie. Ależ to, kurwa, pachnie. Wiesz co, nawet nie, żeby on był beznadziejny, ale nie, już widzę, że będzie robił robotę. Nawilżał będzie masakrycznie. Jak to cudownie pachnie. Dobra, idę zmienić gumę. Mam gumiaki, zakładamy, ale jedwabiste, no to mi się podoba, naprawdę. No to muszę szybko zacząć to, kurczę, obrabiać, bo sam zapach już mi się podoba. Co my tu mamy? Cleaner, a ja już go nie miałem, miałem cleaner chyba, ale, lecimy tu w stronę Gliptona, czyli nakładamy. Tak jest. Nakładamy. Aha. Posiada wszystkie... Teraz tak. Przy użyciu pianowniczki nałóż piankę na szczoteczkę delikatnym ocieraniem czy panel tapicerki. Coś w stylu, słuchaj, gliptonika. Czyli mamy gęsto. No i znowu muszę dotknąć i powąchać. No kurde, zapach. O, tu jest dobrze. Słuchaj, podoba mi się to. GT11. Tak, w tę stronę idziemy. Zobacz, jak to się pieni. Patrz. Tu może być dobra jazda. Ten produkt z tym może naprawdę pięknie współgrać, bo tutaj już wiem, że przy Gliptonie jest tak, że ta tapicerka już jest troszeczkę nawilżona. Co to za firma ma? Poczekaj, niech sobie przypomnę. Gdzie kładzie się właśnie odżywkę
tak jakby z czyszczeniem ją na wilża, żeby nie wysuszyć nadmiernie, czyli czyści na wilża, a później zbierasz ten brud, kurczę. Taki ciekawy, tak można powiedzieć, że z drugiej strony się zaczyna zabawę. Aha, i to mamy do nakładania i szczoteczka. Fajna, mała. Coś w stylu FX Protect. Będzie to na kanale. Dobra, to wraca do torby. Żeby nie było. To wraca do torby i to zostawiam w garażu, bo to będę chciał jak najszybciej, bo podoba mi się konsystencja i szczególnie zapach tego cuda. Kurwa, to może być dobre. Naprawdę, super. Pianowniczka, czyli cały zestawik, zobacz. Rewelacja. Okej. Okay. Fajnie, że na tym Audi mam dach z pseudokarbonu. Tutaj mogę szczotą jadę. Cudownie, zresztą zawsze to mówię. Lecimy dalej. One Step Polish. O, One Stepówka. To jest ta sama? Chyba tak. A nie, tu jest cięcie maksymalne i maksymalny gloss. Kurde. Inaczej pachnie. Inny kolor. No zobaczymy. Będziemy badać. Na mańku muszę zacząć robić robotę. Słuchaj, teraz dopiero wyhaczyłem Metal One Step Polish, czyli kurczę do metalu. Do chromiku. Dobra, pasta. Następna pasta. Nie. Dressing do opon, dressing do plastików. I wąchamy. Wiesz co, jest spirytusik, jest IPA, ale pojawia się co? Kokos. Człowieniu, jak to pachnie. Aha, może być dobrze. Wiesz co, forma kremu. Uwielbiam. A wiem, co mi to przypomina. Przypomina mi to bardzo, tak cynamonowy, to był Expert, tak. Expert 60 to było, tak. I tu jest podobnie, tym, że bardziej kokosowo. Tutaj też czuję, że będzie zajebiście. Kwestia tylko trwałości. Super. Co my tu mamy dalej? To mam. Tę mam. Tę na pewno mam. Tak, cudowny cytrynowy zapach. Pasta zajebista. Ta mi się podoba. Ta jest super. Naprawdę. Ostatnio nią jechałem na Piano Black na dekorach. I pięknie, jeżeli chodzi o wykończenie z cięciem, rewelacyjnie. Co my tu mamy? Booster. Protect Detailer. Nie, Boost. Protect Detailer. Co to mamy? To jest do konserwacji elementów lakierowanych, metalowych, plastikowych, do wszystkiego. Produkt do wszystkiego. Pachnie jak zasadowo strasznie. Coś mi to mówi ten zapach. Jakaś piana to była, nie wiem, nieważne, ale będziemy badać temat. Czekaj, przeczytam. Zawieram. Powoduje coś tam, czyli grubo jest nawalone. Quick Detailer. Czyli Quick Detailer. Okej, okay, będziemy badać. Śmierdzi niestety. Tutaj zapach mnie w ogóle. Inspekt. O! Płyn inspekcyjny. O kurde, dziwnie. Mega nietypowo. Czuć tu IP. Z czymś, jakimiś perfumami oszukaną. Może być dobrze. Zaraz na rękawicę sobie kliknę i zobaczymy. Dobra. U. A czemu to się pieni? Zaraz. Sprawdźmy, poczytajmy. Jest to profesjonalny środek odtłuszczający. A, i przeznaczony do finalnej inspekcji lakieru. Został stworzony dla studiów autodetailingowych entuzjastów autokosmetyki, czyli taki można powiedzieć już, jak ja lubię finiszowo, taki raserek, prep. Jest dobrze, ale czemu on się tak pieni? Jeszcze raz. Teraz tak, gdzie ja miałem? Tu. Coś w sobie ma takiego. Taki tłusty, tak. Taki zajebisty poślizg. Dużo poślizgu. No rzeczywiście, finalnie może być to bajeczka. I się pieni. Czuję, że może robić robotę. Fajny poślizg, słuchaj, daje tak czuć, że tak, że to będzie może i coś dobrego.
może i coś dobrego. Fajny poślizg. Już wiem, że poślizg będzie obłędny. To już czuję. Jak odparowywanie? Powolutku. Bardzo dobrze. No, tak. Coś zostawia? Nie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Tutaj kolejna rura. Kolejna rura. Co my tu mamy? Cięcie. Dobrze. O! Fajnie pachnie. Już kiedyś wąchałem taką pastę. Czekaj, co mi to przypomina? Którąś z past, no. No zobaczymy. Agresywna. Dobra, cuttingowa pasta. Ładny kolorek, taki męski, różowy. Mój ulubiony. Co my tu mamy? O, finiszówka. Super, szkoda, że tak późno. I też cytrynowo i niebieska. Dobra, zobaczmy. Muszę, nie wytrzymam. Tu już mamy cięcie na dwójeczce. Maksymalny gloss. Fajny zapach zajebisty, naprawdę. Cudownie. Cudownie, słuchaj, elegancko. Teraz tak, papier, 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 żebym czegoś nie wyrzucił. Dobra. I na koniec prawdopodobnie wosk? Nie. Co my tu będziemy mieć? Ładnie zaklejone. Scyzoryk, scyzoryk. Na mnie wołają. No, pamiętam te czasy, kurczę. Ten teledysk sobie popieprzał po kielcach. A, mikrofibry. Znany temat. Okej. Okay. To tutaj już muszę zdjąć gumiaki. O, mięsista. Bardzo mięsista, słuchaj. Przypomina mi, żeby nie było, FX Protect. Mhm, dużo mięsa. No to tutaj myślę, że okolice 500 jest na miękko. No, do zbierania pasty, do kudeczka może być ok. Fajnie, bo z jednej strony jest króciutki, z drugiej jest bardziej puszysty. No, tu będzie dobrze. Same mikrofibry? Tak, same mikrofibry. Kurde, jak to wszystko zapakowane elegancko. Super. Dobra, nie odpakowywuję tego, gdyż ponieważ będę chciał to użyć przy pracy z pastami. Mam do obrobienia, słuchaj, pasty FX Protect. Mam do obrobienia, a to jeszcze ta szczoteczka tutaj. Szczotka, wypisz, wymaluj detailing, który już niestety nie funkcjonuje na polskim rynku. No tak, identyczna po prostu. To jest, tak jak mówiłem kiedyś, że ona jest fajna, jak już masz naprawdę trola. Jest taka fajna, agresywniejsza i tutaj poręczna. Jest ok, jest ok. Chowam to tutaj. Mhm. Dobra. I na koniec co? I na koniec to. No jest tego trochę, fajnie. To mnie ciekawi bardzo. Pasty i to. Oj, dressing. A to do skóry to będzie mistrzostwo. Ogólnie fajny, no. Fajnie, że kurczę, to wszystko ma takie ręce i nogi. Jedyne co to pasta one-stepowa. Śmierdzi jak typowa pasta. Reszta, słuchaj, naprawdę jest przyjemnie. A, i ten Boost Protect, kurczę, detailer. Smród niesamowity. No, proszę, tutaj na pędzle. Na coś, nie wiem, na co. Zobaczmy. Ole, duża. Ta, ale ja teraz przypakuję mocno to. Pro Detailer, no proszę. Taka bluza. No dobra, szwagier, dziękuję bardzo za mnóstwo gratisów. Tutaj pagony, wiadomo, żeby było, żeby nie było. Na dla szeryfa, elegancko. Z drugiej strony też. Coś, z czymś tu wjedziemy na pagony. Major? Nie wiem, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Słuchaj, nie wiem, kiedy się to pojawi. Będę powoli się chciał tym pobawić. Pierwsze, co chcę zbadać teren, zdecydowanie to. Czuję tu, kurwa, moc, naprawdę. Konsystencja, rewelacja. Ten wosk, no bomba. Miód, miód, po prostu zapach taki tej skóry typowej. Bardzo mi przypomina Gliptona, jeżeli chodzi o cleaner. I Meguiarsa, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Stary, dobry Meguiars, taki kurczę, konsystencja i no właśnie, taka mleczna, naprawdę fajnie to się dało. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Ale coś czuję, że będzie bardzo dobrze. Tu, nie wiem,
kurczę, no nie jest to kobieca intuicja, ale sumienie mi podpowiada, że tu będzie dobrze. A reszta zobaczymy. Także dzięki jeszcze raz bardzo. Bluza leży. Tu wszystko praktycznie idealnie, ale rąsia. Za mało, za mało. Tutaj jest ciasno i tutaj myślę, że za rok to już tu będzie bardzo ciasno. Ale dobra, nieważne. Ważne, że tu jest ok. W sumie jak będę robił nagrywki, kurczę, z produktami, to co, założę tę bluzę, będę brylował. Hej!